dodatek w świecie Avatar World. Prosiliście, abym go przetestowała? Tak więc odpalam gierkę, no i sprawdzimy, bo pojawiła się nowa lokacja. Zaraz przy szkole i przy przedszkolu, wydaje mi się, że to jest jakaś ulica. Dzięki wielkie za masę komentarzy, za waszą aktywność na kanale. Pamiętajcie, aby każdy z was teraz zostawił kciuka do góry. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. No i ważne jest, abyście zostawili komentarz na dole, jaki chcecie następny odcinek. A ja odpalam gierkę, aktualizuję ją, no i sprawdźmy, co tam jest nowego. No i zaczynamy zabawę, kochani. Oczywiście wchodzimy do mojej gierki, no i widzę wielki napis New Update. Faktycznie mamy tutaj pokazaną jakąś taką szkolną ulicę. Rozwiązuje zadanie 4×2 to 8. No i mamy to, gierka mi się zaktualizowała, no i teraz gdzie jest ta nowa miejscówka? Musimy znaleźć wielki napis New, z której to będzie strony? Ach, przy szkole, dobra, mamy tą ulicę. No i wchodzimy do środka, tadam, tadam. Wow, mamy to, okej, pierwsze co zauważyłam to piękne postacie, zobaczcie, to są chyba uczniowie, to jest może jakaś mama. Tutaj mamy dziewczynę z takim lizakiem, która przeprowadza przez ulicę. Zobaczcie na to, co ona tutaj robi. Może machać, może przechodzić przez ulicę. Wow, dziewczyno, nie rzucaj tym. Uważaj troszeczkę. Widzę tutaj taką tablicę. Prawdopodobnie trzeba będzie uzupełnić tutaj dwie brakujące rzeczy. Kolejna rzecz to jest przystanek. O, mamy pudełko. I takie śniadaniowe, jakie słodkie. Z jabłuszkiem w środku. Z tej strony mamy kolejne, tym razem mamy tutaj jakiegoś batonika, a myślałam, że on tutaj zniknął, ale jest nadal. Z tej strony mamy kolejne ławki, mamy przejście oczywiście do miejsc przy szkole. Oto jestem ja i za chwilę rozwiążemy sekrety. A zobaczcie, jaki słodki plecak znalazłam z jakimś psiakiem, a w środku nawet mamy książki do nauki. Nie no, słuchajcie, ten dodatek jest przepiękny. Ale przechodzimy sobie tutaj najpierw i z tablicy ściągamy karteczkę. A na tej karteczce mamy pokazaną piłkę, co oznacza, że chyba musimy iść na szkolne boisko. Bo poczekajcie, gdzie tutaj musimy wejść? To chyba nie jest to miejsce. Tutaj, zgadza się, musimy przejść na tę stronę, przechodzimy i jesteśmy na szkolnym boisku. Nie, to chyba nie o to chodziło, ale za to mamy piłkę, którą chyba też powinnam zabrać. No gdzie jest boisko szkolne? Czy ta piłka będzie tutaj pasować? A nie, niestety nie. Co jest grane? Jak ta piłka się odbija fajnie. Dobra, jestem na szkolnym boisku. Mamy tutaj krzaki, a w tych krzakach mamy buty. Te buty musimy sobie ubrać, ponieważ będziemy kompletować piękny szkolny strój na taką ceremonię szkolną, albo bardziej taką ceremonię chyba studencką. Pierwsza karteczka znaleziona, to teraz przepraszam Cię dziewczyna, ale musimy wziąć kolejną karteczkę, a tutaj mamy pokazaną szkolną stołówkę. Tak mi się wydaje, że to jest szkolna stołówka, więc musimy pójść do szkoły. Tylko poczekajcie, czy to będzie ta brama? Nie, niestety, to jest przedszkole. A, musimy wejść tutaj do szkoły, przechodzimy sobie przez bramę. Zobaczcie, jak tutaj jest cute, pięknie, boisko, rysunki, wszystko jest mega kolorowe. Teraz wchodzimy sobie tutaj, musimy przejść, poczekajcie, o, chyba tutaj do góry. Zgadza się? Tak, jesteśmy już tutaj w stołówce szkolnej. Przechodzimy sobie na sam koniec, bo tam na tym rysunku jest pokazana szkolna taka tacka, czyli zaglądamy sobie tutaj i mamy kapelusik. Patrzcie na to. Wow, jakie fajne, możemy nim podrzucać, możemy nim obracać, no ale przede wszystkim możemy go mieć na głowie, no i to jest najważniejsze. Dwa elementy znalezione. To teraz wracamy sobie do szkoły i Wam pokazuję, gdzie są kolejne karteczki. Musimy podejść tutaj do pana woźnego, może te karteczki sobie tutaj odłożymy, otwieramy drzwi i mamy kolejną karteczkę. Zobaczcie na to, tutaj obok takiej figurki, obok kluczy, a ta karteczka to jest okej, idziemy na biwak, ale żeby znaleźć teraz to, co tutaj jest na tym biwaku, to będziemy musieli coś wykopać z ziemi. Jestem ciekawa, co my tutaj będziemy mieli. Z bagażnika samochodu wyciągamy łopatę i tutaj mamy teraz takie dwa miejsca, aby coś wykopać. Sprawdźmy może sobie najpierw to miejsce. Czy tutaj jest coś do wykopania? Jest, kolejna karteczka, a z tej strony mamy... chyba sobie żartujecie, to jest kupa? Nie, nie to chciałam wyciągnąć. Tu jest karteczka, a na tej karteczce co my mamy pokazane? Że musimy iść... co to jest? Poczekajcie. Ach, to jest podium! Okej, dobra, rozumiem. Czyli musimy znowu wrócić do szkoły.
A najlepiej właśnie tutaj na tę ulicę. Przechodzimy sobie teraz do szkoły i chyba powinniśmy pójść w tę stronę, tutaj gdzie mamy bieżnię do biegania, na sam koniec. Zgadza się, zobaczcie na to, to jest dokładnie to, co jest pokazane na tej o właśnie karteczce. Otwieramy, a tutaj mamy kalkulator i kolejną karteczkę. To jest karteczka, gdzie jest pokazany sklep z czapkami, tak mi się wydaje. Odłożę sobie te karteczki. Kalkulator na pewno będzie już mi potrzebny, aby włożyć go właśnie tutaj do tych brakujących elementów. Okej, to sobie ten kalkulator odłożymy, ale teraz co z tym miejscem? Miejsce z czapkami. Chyba jest taki sklep z czapkami. On powinien być tutaj. O, zgadza się. Jest z tej strony. Przejdźmy teraz na sam koniec. Co my tam potrzebujemy? A, już wam mówię. Odsłaniamy sobie tutaj ten dywanik i mamy piłkę. I teraz z tą piłką ponownie wracamy sobie teraz na ulicę. Na ulicę, gdzie będziemy mogli już uzupełnić właśnie tę naszą taką ścianę. Piłka i kalkulator. Kalkulator ląduje z tej strony, piłka tutaj i co my mamy? A, myślałam, że wyleci prezent, a tutaj nam wyleciała taka piękna szata. No musicie przyznać, że ta szata jest troszeczkę podobna do tej szaty ze świata Harry'ego Pottera. Wygląda naprawdę, naprawdę przepięknie, patrzcie na to. A, jak to się prezentuje. Super, tutaj jest oczywiście ta karteczka. Dajcie znać, czy policzyliście, ile karteczek udało mi się zdobyć. A teraz w tym stroju pędzimy do jeszcze jednej lokacji. Ta tutaj z tą ulicą jest najnowsza, ale my musimy się jeszcze przenieść do sklepu meblowego. Tutaj mamy jeszcze jeden fajny sekret. O, i już nawet idealnie się tutaj przenieśliśmy. Jupi, jupi, i mamy kolejną karteczkę, tylko poczekajcie, co my z tym powinniśmy zrobić. Na tej karteczce jest pokazana babcia. Babcia, garnek, to jest chyba kucharka, coś tam odhaczone, potrzebuje tego do gotowania. Gdzie są garnki tutaj w tym sklepie? Bo domyślam się, że będzie potrzebowała właśnie garnka z tego sklepu, więc sobie sprawdźmy, gdzie on jest. Słuchajcie, tutaj jest sklep dziecięcy. Chyba powinniśmy zjechać na dół. Chyba garnki powinny być na dole, tak mi się wydaje, ale sprawdźmy to jeszcze. Jesteśmy na dole, może ja sobie po prostu... O, 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 jest, mamy! Mamy kuchnię, zobaczmy jeszcze to. To jest ten garnek, patrzcie, znalazłam go. Zgadza się? Dokładnie, to jest ten sam garnek. No to biorę go do ręki i teraz, poczekajcie, żeby się przenieść z powrotem do kuchni, to musimy znowu wejść do szkoły. Może wejdę sobie o tędy. Teraz po prostu z garnkiem wchodzimy do stołówki szkolnej i gdzieś tutaj jest kucharka. No dobra, sprawdzamy, zgadza się? Tak, to jest ona, zobaczcie na to. A, idealnie udało się ją znaleźć, dokładnie. No i teraz, moja droga kucharko, potrzebowałaś garnka, tak było pokazane na tej tutaj karteczce, więc proszę bardzo, oto garnek dla ciebie. I co teraz się wydarzy? Wow, ej, dała mi prezent! Ale czadowo, patrzcie na to, tylko... Tam w tym prezencie będzie coś dla mnie. Okej, okay, co to jest? No nie, to nie jest nic dla mnie, to jest czepek. I fartuszek. No nie, to jest dla niej. Poczekajcie, ej, mam problem. No nie, jak ściągnąć ten fartuszek? No i super, chyba teraz w nim zostanę. Zawsze mam problem, żeby ściągnąć to ubranie. A, jest, udało się, po wielu, wielu próbach udało się, więc ten fartuszek wyląduje tutaj dla naszej kucharki i chyba o to chodziło, ona chciała mieć zupełnie nowy outfit, a ten garnek może nam do czegoś posłuży. Co my w ogóle możemy tutaj teraz zrobić? Poczekajcie, tutaj mamy jakieś składniki, czy możemy to wszystko ze sobą jakoś połączyć? Nie, to chyba nie wygląda zbyt dobrze, to jest zupa w ogóle. A ja to wzięłam tak do ręki? Dobra, wychodzimy stąd. Jestem jeszcze mega, mega ciekawa, co się znajduje tutaj na ulicy. Czy my mamy tutaj jeszcze jakieś sekrety? Tutaj mamy jeszcze miejsce przed szkołą. To jest ta brama. Zobaczcie, jakie ładne rysunki, które szybko znikają. Możemy sobie wziąć taką gąbkę i je zmazać. I wziąć później jeszcze kolorową kredę i zobaczcie, coś dodatkowo jeszcze namalować. Bardzo ciężko się tutaj maluje, ponieważ ta kreda po prostu przy każdym dotyku zaczyna po prostu malować. Ale czy wygląda na to, że ja już odkryłam wszystkie sekrety? Czy na przykład tutaj nie ma żadnego sekretu? Co my tutaj mamy? O, możemy zostać koszykarzem!
Patrzcie na to, możemy kogoś tutaj ubrać? Dla kogo to jest strój? A, to chyba dla jakichś młodszych dzieci, zgadza się? Nie, możemy tutaj sobie zrobić taki żółty strój. Możemy wziąć fajnego kolorowego loda do ręki. Ale fajny, patrzcie na to, jaki tęczowy, pięknie wygląda. Możemy wziąć sobie jakiegoś batonika. Ta lokacja akurat jest dosyć mała. Tutaj nie ma zbyt wielu rzeczy. Mamy radio, mamy takie pudełko, więc wychodzimy. Tutaj mamy przepiękną bramę. Chyba ktoś po prostu zostawił tutaj pudełko ze śniadaniem. I wchodzimy i mamy tutaj, proszę bardzo, to chyba należy do tej mamy. Przedszkole. Przedszkole już dawno było. Ten dodatek jest znany i lubiany bardzo, ale to bardzo go lubię. Kolejne przejście. Tutaj w ogóle mamy jeszcze pozaklejane rzeczy, jakby ten przystanek nie funkcjonował. Kolejne pudełeczko, tym razem takie z samochodem. Tutaj jest rysunek z takim kwiatem. Czy my możemy w ogóle otworzyć tego kwiatka? A, zobaczcie, możemy zamknąć wszystkie trzy kwiatki, te, które tutaj są nade mną, a następnie je otworzyć. No trudno, myślałam, że to będzie jakiś kolejny sekret, no ale niestety nie. Czy na tablicy mamy jeszcze coś ciekawego? Niestety nie, w ogóle nic już nie można z tej tablicy ściągnąć. Wszystkie karteczki, które były, już zabrałam, a tutaj... Ej, stary, ty wstawaj! Ty, patrzcie na to, on zasnął. Ej, obudź się. No właśnie, to nie jest twój plecak? Pakuj lepiej książki, albo najlepiej czytaj książkę. To ja sobie może też wezmę jakąś książkę. O, i zacznę czytać. Ciekawe, czy coś tam jest ważnego. To jest podręcznik szkolny. No, lokacja nie jest zbyt duża, ale dodatek jest super, bo możemy znaleźć fantastyczny strój, taki na ceremonię szkolną. Ja sobie teraz tutaj zabrałam, zobaczcie, tego lizaka. Co ja robię? Wącham lizaka? Ej, dziewczyno, to się tak nie robi. To się bierze tego lizaka, macha się i dzięki temu, że ty tutaj staniesz na środku ulicy, to dzieciaki będą mogły spokojnie przejść na drugą stronę, a samochody nie będą jechały. No okej, dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że komentujecie moje filmy i prosicie, abym nagrywała moją reakcję na kolejne dodatki w świecie Avatar World. Żeby nie było, od razu zapowiadam, że dosłownie jutro pojawi się kolejny odcinek z kolejną aktualizacją, z kolejnymi nowymi rzeczami. Dzięki wielkie, do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!